They said it was time for change and rise and shine. Everybody's making it but you. And they told you to trust your dreaming, but it's hard to believe a feeling that you just don't know. Even on water, in the end everybody walked all over you. Now you don't like the sight of mirrors, 'cause you're scared that the face we'll see will look just like before. Even an angel can end up falling. Don't you cry, because you're crawling. Because you're crawling, start again. It's a beautiful morning for satellites. Even an angel can end up falling. Don't you cry, because you're crawling. Morskim, oczywiście, RMF Max. Bardzo proszę, przedstaw się. Witam bardzo serdecznie, nazywam się Kamil Kamilos-Gierczak. Przyjechałem sobie z RMF Max Pomorze. To taki oddział pomorski. Przyjechaliśmy do Ustronia Morskiego, aby nakręcać jedną z najlepszych imprez, która ma miejsce w maju. Jest to otwarcie sezonów sportów motorowodnych Max Jet. No właśnie, mógłbyś sprzedać nam wszelkie informacje dotyczące tej imprezy. Ilu uczestników, jakie sporty, bo atmosfera oczywiście wspaniała. Powiem szczerze, że uczestników jest tak dużo, że nie zdążyłem ich policzyć, ale sprzętu jest tu naprawdę mnóstwo. To jest jedyna impreza na Pomorzu Środkowym, gdzie można sobie zobaczyć. To wszystko w Ustroniu Morskim. Wszystko zaczęło się około godziny 13, paradą skuterów wodnych, mnóstwo pokazów oraz to, co jest najważniejsze, czyli grupa ratownictwa wodnego, grupy K38, konkurencje i zabawy. Mieliśmy loterię, ona się bardzo szybko skończyła. Cel naszej imprezy jest bardzo, że tak powiem, szczytny. Zbieramy pieniążki na Dom Dziecka, Ośrodek Wspierania Rodziny, dom pod Świerkiem w Białogardzie. Otwarcie sezonu sportów motorowodnych, to brzmi oczywiście bardzo profesjonalnie. Które z tych sportów największe zainteresowanie wzbudzają publiczności, której nie brakuje oczywiście w Ustroniu? Myślę, że przejażdżki z skuterami wodnymi, które oczywiście będzie taka możliwość, żeby sobie popływać tym wszystkim. To troszeczkę nieco później. Są tutaj również kłady, można podziwiać, jak to wszystko jeździ. Można również popatrzeć na naszych paralotniarzy, którzy już właśnie wylądowali, i można podziwiać również ich sprzęt. A jak atmosfera? Do tej pory rozumiem, nic, żadnych wypadków się nie zdarzyły, żadne wypadki, bo Chuck Norris nad wszystkim czuł. Chuck Norris tak, powiedział, że jeśli ktoś będzie niegrzeczny, to po prostu pociągnie mu z pół obrotu, ale jeśli chodzi, to mieliśmy taki malutki, to nie wypadek, to taka akcja. Wjechał nam samochód do morza, nie mogliśmy go wyciągnąć, przed chwilą właśnie nam się to udało i teraz już wszystko idzie według naszej rozpiski. Panie, dzięki serdeczne, pozdrów mamę może. No właśnie, jestem w telewizji, to przy okazji pozdrowię mamę. Mamo, pozdrawiam ciebie. Tutaj twoja piękna łódka, opowiedz coś o łódce, opowiedz coś o imprezie, takie jak ta, otwarcie sezonu sportów motorowych. Słuchaj, no takie imprezy są bardzo fajne, trzeba w nich uczestniczyć, wiesz, no jest zabawa, jest trochę chłodno, ale wiesz, no myślę, że zebrało się dużo osób, no i
żeby wszyscy tutaj przyjeżdżali i bawili się tak, jak, żeby było udostępnione do plaży i żeby było fajnie. No, bo... Dawno uprawiasz te sporty, jak to się zaczęło u Ciebie? O, od 8 lat. Zarażony zostałem przez mojego szwagra, który właśnie jest właścicielem firmy FarmJet. No i tak pływamy już 8 lat. No. Jakie tu szybkości osiągacie tą łódką płynąc, bo widzę, że też specjalistyczne odzienie. No, do 100 na godzinę. Adrenalina jest? No, na takich falach jest adrenalina, jest. Zdarzają się czasami jakieś, powiedzmy, sprawy, które wydarzyć się nie powinny, jakieś wypadeczki? No, zdarza się niestety, trzeba troszkę uzbroić się w cierpliwość, jak pływa dużo jednostek na tym, nie wolno przeszaleć za bardzo. No i tylko trzeba po prostu być rezolutnym na tej wodzie. No. A jak tu w Ustroniu organizacja, twoim zdaniem? Nie, no bardzo fajnie, fajnie, że wójt dopuścił tutaj do tej imprezy i że udostępnił nam plażę i możemy tutaj się bawić. Czy jest teraz w Polsce boom na te sporty motorowodne, czy to zanika, jak uważasz? Nie, ja uważam, że cały czas jest przyrost, wzrost jest, ludzie kupują coraz więcej skuterów i coraz więcej się bawi tym sportem ludzi. Słyszałem, że nie możecie narzekać na powodzenie u dziewczyn właśnie, bo to wszystko sprawia, że po prostu cały czas na was się gapią. Nie, no to trochę przesada mi się wydaje. Ale jest fajnie, jeszcze popływasz dzisiaj? Nie, jeszcze będziemy pływać na pewno. Even an angel can end up falling. Don't you cry, because you're crawling. Start again, it's a beautiful morning for satellites. Well, they said it was time for changing, rise and shine. Everybody's making it but you. And they told you to trust your dreams. Morning for satellites. Even